Jesteś dyrektorem Szkoły Magii i Humoru. Dziś jest ostatni dzień roku szkolnego. Masz pełne ręce roboty. Trzeba dopilnować, żeby uczniowie zdali trudne egzaminy. Poza profesorem memologii, wszyscy nauczyciele czekają w swoich klasach. Przechadzasz się korytarzem, witasz z uczniami i wchodzisz do swojego gabinetu. Jest w nim szafka, w której trzymasz klucze do wszystkich pomieszczeń w szkole. Wkładasz do niej klucz do gabinetu i siadasz przy biurku. Wtedy zauważasz, że zniknęło kilka dokumentów. Ktoś ukradł odpowiedzi do testu z gier komputerowych. Ale jak złodziej wszedł do biura? Przecież drzwi i okna były zamknięte. Przyjrzyj się kratce wentylacyjnej. Jest delikatnie uchylona. Najwidoczniej jeden z uczniów rano włamał się przez nią do biura. Sekretarka puka do drzwi. Mówisz, że jesteś zajęty i prosisz, żeby przyszła później. Siadasz przed komputerem i otwierasz YouTube'a, żeby pooglądać kilka śmiesznych filmików. Symbol internetu znika. Ktoś wyłączył prąd w całej szkole. Schodzisz do piwnicy, w której znajdują się agregaty. Widzisz wyłączony bezpiecznik i stojące przy nim trzy osoby. Wszyscy twierdzą, że niczego nie widzieli i nie dotykali, ale jedna osoba kłamie. Woźny mówi, że światła zgasły, gdy tu sprzątał. Luisa jest nową uczennicą. Oznajmia, że się zgubiła w budynku i przypadkowo trafiła tutaj. Rysiek jest absolwentem z zeszłego roku. Przyszedł tu w poszukiwaniu konika na biegunach, pamiątki, którą schował w piwnicy kilka lat temu. Kto kłamie? Woźny ma przy sobie wiadro i mopa, więc mówi prawdę. W rogu pomieszczenia widać małego konika na biegunach, czyli Rysiek też nie kłamie. Ale Luisa już tak. Powiedziała, że jest nowa, choć mamy koniec roku szkolnego. Poza tym jesteś dyrektorem i takie informacje nie uszłyby twojej uwadze. Luisa przyznaje się do wyłączenia prądu. Zrobiła to, bo chciała zakłócić egzamin z nauki o snach. Włączasz bezpiecznik z powrotem i idziesz do stołówki na śniadanie. Zamawiasz kawę, siadasz przy stoliku i spotykasz wściekłego kucharza. Skarży się, że jeden z uczniów wsypał do zupy całą torebkę cukru. Rozglądasz się uważnie po pomieszczeniu. Jak myślisz, kto to zrobił? Wszyscy uczniowie mają miseczki i łyżki, ale ten gość ma płaski talerz oraz widelec. Specjalnie nie je zupy, bo wie, że okropnie smakuje. Kończysz kawę i wracasz do biura. Przechadzasz się długim korytarzem, gdy zauważasz na ścianie duże graffiti wesołego pieska, maskotki szkoły. Ochroniarz łapie trójkę uczniów. Jeden z nich musiał zniszczyć dzieło. Zgadniesz, kto to zrobił? Ten gość chowa ręce za plecami. Są poplamione farbą. Wchodzisz do auli historii internetu, gdzie właśnie zaczął się egzamin końcowy. W pomieszczeniu panuje grobowa cisza. Uczniowie piszą test, ale jeden z nich ściąga. Znajdź go! Spójrz na tę dziewczynę. Z jej bluzki wystaje kabel, który kończy się słuchawką w uchu. Ktoś dyktuje jej odpowiedzi. Z kolei ten tutaj spogląda na odpowiedzi napisane na nodze. Ktoś włącza alarm przeciwpożarowy. Uczniowie wybiegają ze szkoły. Sprawdzasz, czy na pewno wszyscy są na zewnątrz. Podchodzisz do wejścia i zauważasz, że nigdzie nie widać ognia. Nawet nie czuć dymu. Ktoś włączył alarm, żeby zakłócić przebieg egzaminów. Łapiesz trójkę uczniów. Jeden z nich kłamie. Tylko kto? Alex mówi, że gdy wybuchła panika, był w toalecie. Asia pisała wtedy egzamin z memów. Łukasz z kolei spał na stołówce. Kto kłamie? Asia włączyła alarm. Przecież profesor memologii jest dziś nieobecny. Nie mogła więc pisać egzaminu z jego przedmiotu. Wychodzisz na zewnątrz, gdzie spotykasz szkolnego ogrodnika. Mówi, że ktoś ściął róże w ogrodzie. Widział trójkę uczniów, którzy mogli mieć z tym coś wspólnego. Przyprowadzasz ich na miejsce i pytasz o róże. Lucek mówi, że cały dzień spędził w bibliotece. Maria pisała egzamin z historii internetu. Janek z kolei trenował na siłowni. Kto kłamie?
Spójrz na Lucka. Jego sweter jest podarty, a jak wiemy, nie ma róży bez kolców. Musiał go podrzeć, gdy ścinał kwiaty. Przechodzisz obok stołówki i słyszysz dziwne odgłosy. Ktoś jest zmęczony i ciężko dyszy. Zaglądasz do środka i widzisz dwóch siłujących się przy stoliku uczniów. Jeden wygląda na złego i wściekłego, cały się telepie. Robi co może, żeby wygrać. Drugi z kolei jest spokojny. Jak myślisz, kto wygra pojedynek? Uczeń po prawej trzyma się krawędzi stolika i nie marnuje siły na niepotrzebne ruchy. Bez trudu pokona rozwścieczonego przeciwnika. Wchodzisz do sali trendów. Wiele słyszałeś o tym przedmiocie oraz młodej nauczycielce z wyjątkowym podejściem do nauki popularności. Mówi, że zadała uczniom pracę domową. Na początku semestru mieli stworzyć w mediach społecznościowych profile swoich zwierząt. Dziś mieli pokazać liczbę obserwujących i lajków. Właściciel najpopularniejszego profilu otrzyma najwyższą ocenę z egzaminu. Uczniowie chwalą się zdjęciami swoich podopiecznych, miniaturowej świnki, chomika, kota, złotej rybki, psa, kameleona, gęsi, chomika i szopa. Wszystkie zdjęcia są dość popularne, ale dwa z nich są fałszywe. Które? Chomików. Dwoje uczniów zamieściło identyczne zdjęcia. Musieli znaleźć je w internecie. Przyglądasz się egzaminowi z pseudofilozofii. Nauczyciel rozdał uczniom czyste kartki papieru, po czym mówi: podobno w internecie możemy znaleźć mnóstwo fraz filozoficznych, które wyglądają na zbyt pretensjonalne, oczywiste i głupie. Internauci uwielbiają przypisywać je znanym osobistościom, choć nigdy czegoś podobnego nie powiedzieli. Czyli istnieje ktoś, kto może powiedzieć wszystko. Może to być prawdziwe lub fałszywe, dobre lub złe, i nikt nie wykaże, że ten ktoś tego nie powiedział. Jednak autorstwo tej osoby jest niepodważalne. Kim jest ten człowiek? Po 5 minutach uczniowie oddają kartki. Są na nich imiona znanych sportowców, naukowców, miliarderów i przedsiębiorców z całego świata. Nikt jednak nie zdał egzaminu poza pewną dziewczyną. Napisała tylko jedno słowo. Jakie? Anonymous. Przechadzasz się po szkole, gdy nagle słyszysz krzyki. Kilku uczniów w panice wybiega z sali biologii. Mówią, że z terrarium uciekł jadowity wąż i teraz pełza gdzieś po klasie. Prowadzenie tu zajęć jest zbyt niebezpieczne. Dzwonisz po strażaków, ale żeby złapać węża, musisz najpierw go znaleźć. Rozejrzyj się uważnie i znajdź gadzinę. Zwróć uwagę na obraz z wężami w rogu sali. Jeden z nich jest prawdziwy. Jego ogon wystaje poza ramkę. Następny problem jest na parkingu. Profesor Magi mówi, że ktoś przebił oponę w jej samochodzie. Najwidoczniej jeden z uczniów chciał się zemścić za złą ocenę z egzaminu. Na szczęście w bagażniku znajduje się dodatkowe koło. Ale pojawia się kolejny problem. Nie masz ani jednej śruby, którą byś je przykręcił. Jak pomożesz, pani profesor? Odkręć po jednej śrubie z pozostałych kół i przykręć nimi koło zapasowe. Teraz na każdym są po 3 śruby. To wystarczy, żeby dojechać do najbliższego mechanika. Udajesz się do biura na drzemkę, ale słyszysz dźwięk tłuczonego szkła. Na trawniku widzisz rozbite kawałki i kamień. Ktoś musiał wybić okno na 3. piętrze. Trzeba znaleźć winnego spośród 3 podejrzanych. Są to kucharz, ogrodnik i uczennica. Kucharz mówi, że w tym czasie był w kuchni i smażył burgery. Ogrodnik twierdzi, że podlewał róże w ogrodzie. Uczennica zaś mówi, że była wtedy w bibliotece. Kto z nich kłamie? Ogrodnik. Jeden z uczniów ściął róże, pamiętasz? Nie było więc czego podlewać. Wreszcie dzień dobiega końca. Wszyscy uczniowie pozdawali swoje egzaminy i wracają do domu. Przechadzasz się długim korytarzem, gdy nagle słyszysz głośne pukanie. Kilku uczniów utknęło na sali gimnastycznej i nie mogą wyjść. Zgubili klucz, a drzwi otwierają się tylko od zewnątrz. Musisz im pomóc, ale skąd weźmiesz klucz?
szafce swojego gabinetu masz klucze do każdego pomieszczenia w szkole. Pamiętasz? Otwierasz salę gimnastyczną. W końcu siadasz w biurze i oglądasz YouTube'a. Rozwiązałeś wszystkie problemy. Zasłużyłeś na odpoczynek.